Cześć, to Madzia, jest ze mną Kuba. Shalom. Witajcie w naszej serii Minecraft Impossible Survival Planet, coś tam. To zawsze Kuba zaczyna, dziś na mnie to wymusił z racji, że się potknął i zginął. By się tak troszkę nie, z racji tego, że Magda nie zna mechaniki Minecrafta i dlatego. Idziemy do tego enchantu i zobaczycie miejsce grozy. Zobaczycie miejsce grozy, z której przemawia biblioteka wiedzy, którą Magda zrobiła taką brzydką, bo nie chce słuchać moich dobrych, złotych rad. Bo to ma być artystyczny nieład, a on niby jest na matematyce, a liczyć nawet nie umie. No jak nie umiem liczyć, jak zresztą Oczywiście, u mnie na wstępniaku widać, o co chodzi. A przepraszam, kto kolosa ostatnio oblał? Dziękuję. No. A co ma rachunek całkowy do stawiania biblioteczek? No bardzo dużo, według całki to stawiasz, to ty się nie znasz nawet, widzisz? Jak ty tą matmę studiujesz? Ale całka to jest rodzina funkcji. No i co z tego? Ale jeśli pasuje do książki i do krzywej. Dobra, tu jest farma. Tak, tu jest farma. Tak, nie dyskutujmy o tym na nagraniach. Tak, tu ostatnio spędziliśmy troszkę czasu, sobie tutaj pobudowaliśmy. Farma ma jeden problem. Ma pająki w sobie, tak wewnątrz. Zresztą nawet to czuć. Pająki mi zabierają internet albo ciebie zmechaciło, nie wiem, o co chodzi. No właśnie to powiedziałam, że tutaj czuć, bo jak tutaj podeszliśmy, są od razu lagi, więc to jest właśnie problem chyba pająków. No, zaraz może sobie tak czekaj, być, podjedziemy właśnie do środka, to zajrzę. Generalnie pierścienie są puste w środku i miały być zbudowane tak, że nic się nie plęgnie. Niestety plęgną się pająki. Ja się wyczyściłem ze wszystkich kilofów, więc jak masz jakiś kilof, to byłoby fajnie. Ja jeszcze mam swój. Tutaj zbij, tu. Czekaj, tu chcę zobaczyć, czy będzie jakiś gadzin. O, jest gadzin, o. Czekaj, ja tu mam nadwyjście. Ile ich tu nalazło? Chodź tu jeden, chodź tu drugi. Czekaj, tu jest jeszcze jeden. On nie chce wyjść. Dobra, koniec bicia. Tak mówisz? Dobrze. No, czyżby byśmy tutaj stali zresztą? O, tutaj masz, co rozbijmy. Tak, już tutaj wszystko wybiliśmy. Ale tam pusto już jest. No bo i było trzy. Ała, no nie spychaj mnie, grubasie. Dobrze ci tak. Już ty mnie raz zepchnęłaś. Chcesz z miecza? Chcesz z miecza? No. Tam już widać kolejne dzieło. Nie uruchamiaj mnie. Właśnie słyszę, jak ciebie uruchamiam. Które kolejne dzieło? Gdzie to dzieło? Najpierw chodźmy w ogóle na najwyższą naszą platformę tutaj. Naszą mega kreatywną wieżą. Tak, właśnie. Opowiedz historię naszej wieży. Mega kreatywna wieża powstała tak, że no, na ostatnią platformę nie było jak zrobić wejścia. Więc stwierdziliśmy, że wybudujemy wieżę, w wieży zrobimy wejście. Jak ta wieża stanęła, stwierdziliśmy, że wygląda to jak rakieta, nie porównując do innych rzeczy. Trzymajmy się tego, że rakieta i że musimy ją jakoś ozdobić. I jakoś nam się w tym samym momencie przypomniał odcinek JJ Jokera i jego wieża Tower of Evil, Evilness of Evil jedna, a druga, i to ona była właśnie Kobel i Lava, a druga była chyba Tower of Goodness of Goody, czy coś takiego. I to była wieża dobra, ona była z piaskowca i wody. Jakoś nam się skojarzyło i te słupy takie zrobiliśmy na obraz i podobieństwo, a tu rypłem zjeżdżalnie, bo mogę. Tak, w ogóle na początku była teoria, że Kuba ozdabia jedną stronę, ja ozdabiam drugą, a potem wyszła właśnie ta wieża dobra i zła. O, mamy nowego Grzesia. I jakoś tak. O, ja sobie wpłynę w ogóle na górę. No, no i ciekawe, co tam zostanie. Wpływamy. No co, lawę zastanę. No właśnie. A sobie ten dywizor. Ale szybko. Jak plom, szybko. Plom. I teraz spływamy. Plom. Widzicie, i działa. I działa. No i jeszcze tu trzeba było wszystko dokładnie oświetlić. Chodź do mnie. Nie. A, bo musimy mieli iść na górę. I stwierdziłem, że nie będzie drabinki. Chyba nie naprawiliśmy tego, co popsuliśmy. Zaraz. Jak masz półpłytki, to weź albo spadaj na dół. To weź stona i przerób. Nie mów mi, co mam robić. No. Bo tu nam zabrakło tego. Bo to było krzywo i tak poprawialiśmy i wyszło, co wyszło. Spadaj, pająk. Ale nie, serio, trzeba coś będzie zrobić, bo są lagi. No,
to najwyżej zbijemy ten i zamurujemy to koblem pod spodem, czy tam stone'em, bo w ogóle przepalaliśmy stone'a jak głupi, a tego stone'a to tak poszło, nie poszło. No. Bo na te półpłytki to jednak trochę mniej potrzeba budulca niż przewidziałem. No. No zdecydowanie. Jak to się mówi, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Dobra, w każdym razie plusem farm jest to, że one mają poziom połówkowy tutaj, więc nie spełnią się na nich mowy. Nie spełni się nic, też nie postawimy. No, więc chociaż tyle dobrego, że mamy tutaj spokój od mobów i można nawet wieczorem przychodzić. No i, i trzeba jeszcze przyznać, że farma wygląda epicko. No. Dokładnie. Dobra, to chodź teraz do czaty, która tutaj powstała z tyłu. Czata jest niedokończona, bo zrobiłem sam obrys, nie zdążyłem już sobie ogarnąć. A ta druga? A to jest taka... O, już nawet Grzesia zapędziłeś, o! Czy sam wlazł? Nie wiem, czy zapędzałem, ale jak widzisz, nie ma drzwi, więc takie to było zapędzenie, że... No to wyłaź, zamkniemy Grzesia, o. A nawet łóżka stoją. No to dobrze. Generalnie ale Grzesia już mamy. Generalnie czata jest w miarę dostosowana, więc... No mówię, tyle się tłukłem na tych dwóch czatach, które wybudowałem na 35 level i musiałem umrzeć 5 minut przed odcinkiem. Nawet mu nie pomagałam. No powiedzmy. No a co, pomagałem ci, sam skoczyłeś. Nie, ja ale wybitnie mi przeszkadzałaś w enchantowaniu miecza. Patrz, jest duży ten, Gustaw, chodź go zabijemy. Nie mam czym, bo nie mam dobrego miecza. Też nie mam dobrego. Chcesz pyszczek? Tylko w ogóle bijesz? Teraz dostał. No dobra, Kuba, twój właśnie telefon. Nie widzę. A u ciebie zgarnia? Czy mi nie, zgarnia? Nie, ja twój zgarnia, bo ja swój wyłączyłam. Aha, no to aż dziwne. No teraz nie mogę rozmawiać. Nie dobra. To Grzesiu duży zabity. Nie zgarniał mikrofon. Grzesiu duży zabity i... Dobrze. A, to tu urzędowałeś. Tak, tu urzędowałem, tu powstała druga czata, ta jest taka śmieszna, bo te kaktusy tak krzywo rosną i jest tak śmiesznie koślawo jeszcze, ale no jak widzicie, tam się ciągnie trawa. A co taki mały ten zrobiłeś? Ognisko małe. A zawsze jest większe? No oczywiście, zawsze jest na 4. A to może nie wiem, obawiam się, że netherraka nam braknie na wszystkie czaty. Zresztą idziemy do netheru, więc... Tak, naprawdę, tak mało netherraka w netherze, że no, mówię ci. No, chodź jeszcze na chwilę do domku, bo ja muszę sobie zrobić... A ja chciałam zobaczyć, jak daleko będzie nam trawa teraz porastała i musimy tam mieć nowy nawóz do trawy. No, jakieś AFK musimy zapuścić czy coś. I generalnie zrobiłem też taki poziom ozdobny nad farmami jeszcze jeden, powiększony. No bo wcześniej farma kończyła się samym szkłem, a teraz kończy się takim poziomem jeszcze kamienia. I ogólnie stąd ta nasza mapka już wygląda sążnie. Już zagubiłam, bo mówiąc farma, myślałam, że masz na myśli farmę drzew, a nie farbę. Farma. Nie, ale wygląda to mega. Kuba, skąd obsydian? Gdzie obsydian? No tu. A skąd ja mam wiedzieć? Ja to zbiję nam. Skąd ja mam wiedzieć? No a kto tu urzędował ostatnio? No tu nie urzędowałem. Nie wiem, może się lawy pozbywałem, diabli wiedzą. Coś mi tu śmierdzi, pani Magda. No, nie mamy się coś fajnego w skrzyni. No jak nie, jak przed chwilą w zjeżdżalni byłem. Wiesz, miałam na myśli inny aspekt mycia. No nie wziąłem ze sobą gąbusi. Nie mamy. A co, ciuchciuch? Nie, ciuchciuch. No nie mamy właśnie ciuchciuchów, to trzeba... No po to budowaliśmy tramwaje, żeby biegać z buta, no. A jak ja u siebie na obcasach robię? Tyle metra, tyle kolejki i co? Z buta daję. Już dawno widzę, no, w ogóle dostałem od was fajny system na skręcanie tych kolejek. Co prawda nie testowałem go jeszcze, ale zakładam, że raczej fejka byście mi nie podesłali, więc tak czy owak dziękuję za chęci. A wiesz, że skręcanie kolejek skojarzyło mi się z takimi, wiesz, śrubkami i w ogóle takie. No, były takie małe kolejki, co tak jeździły. Miałem taką. O, a tu na czacie macie dowód, że Kuba zginął. Tak. No przecież widać na liczniku śmierci nawet. No dobra, i ale... I u mnie na wstępniaku. Tak, ale powiedziałeś, że to było 5 minut przed nagraniem, a mogło być zdecydowanie wcześniej, a tutaj jest dowód, że jednak.
No mogło. O, i tu jest jeszcze ta dziura na farmę grzybów, której nie mam kiedy zrobić. Zobaczę, że zrobię ci tam grinder. Nie, mob grinder zrobię z drugiej strony. Nie, mob grinder powinien być gdzieś tam. Tam, na tej czerwonej glinie. A dlaczego tam? Czy tam fioletowej? Bo tam mamy na razie najmniej rzeczy zrobione na mapy. Tu już jest to taka może... gęsta sieć tego wszystkiego. W ogóle chodź na górę na zadania. Po co ja tu? Ja sobie killów przyszedłem chciałem zrobić. Chciałem sobie coś tam zrobić, nie wiem, co nie wnikam. Mamy killów tak, chciałem zrobić. Odnajdź innych rozbitków i zbuduj im dom. Nie żyją, możemy usunąć zadanie. Wybuduj farmy roślin i drzew. Dobrze, zatrybione, dziękujemy. Zbuduj system kolei łączących czaty. No jeszcze wszystkich chyba nie mamy, nie? No, jeszcze tam są dwie. Jeszcze wszystkie czaty nie są wybudowane, więc... No właśnie. Wyzwól więźniów z kopalni. Umarli, zostali wyzwoleni do Królestwa Niebieskiego. Dziękuję. Stwórz portal do Netheru, pojmij Pigmana i go nazwij. Zróbmy to dzisiaj, co? W sumie spoko. Mamy znaczniki. Mamy? No to idź poszukaj. Wznieś świątynię ku pamięci poległych kompanów. O! Jedno zdanie, co się zgadza z kompanami. Super. To co się zrobi? Wybuduj statek kosmiczny, którym wrócisz na Ziemię. Myślę, że to zadanie trzeba zrobić na sam koniec serii. Połącz bazę szczytami kolejką i zbuduj dworzec. Powiedzmy, że tamto małe coś to dworzec. Stwórz podziemną pułapkę na moby. No to to będziemy tworzyć. Tak jest. O! Mam nawet fajny patent już. Wymyśliłam. Co prawda beznadziejny, bo nie będzie nic z niego, żadnego dropu w sumie, no ale, ale zabije. Nie no, ma być pułapka na moby, więc ma zabijać, dobra. No ale nie jest powiedziane. A co ja ci mam? A czy... A... Aha, dobrze. No, a jak go nazwiemy? Tak? No tak, a jak go nazwiemy? Bronisław. Proszę cię, na miłość boską i na świętości. Tak, mądra jestem, zostawiłam linę zamiast oka. Gdzie ty jesteś w ogóle? Nazwać? No ja jestem pod portalem. Już ci idę. Jak ja go chcę nazwać? Protazy. Protazy? Tak. Myk, myk. A jedno wyżej, bo wyskoczy. Spokojnie. Ja cię tylko uświadamiam. Nie tak. Tak miało iść. Chodź. Poczekaj. A ty tam jeszcze zostaw wejście, bo przecież wiesz. Zostawiłem wejście. Boże, Robel tu mnie atakuje. Kuba, Kuba, ratuj. Przerośnięta glizda, co ogień robi. To stonoga parszywa. Już biegnę. Jeszcze to ile żyje. To zajmie z moim internetem? O, zdechło. Ma kule wyrzutkowe, dobra. A w ogóle to my musimy glowstone'a dzisiaj pozbierać. Weź się wróć i weź cobblestone. Chyba, że masz przesadę. Nie, znaczy... ale wiesz co zrobimy od razu? Netherraka zbierzemy? Ty, to chyba nie zatrybi na niego. A, lina? No, nie trybi na niego. Trefny, no cóż, co zrobisz? A mogę go przepchnąć? Tak, przepchnąć możesz, bo ja już nieraz przepychałam. Boże, jak nasyfił ten robal tym ogniem, co on żarże ogień z tyłka mu las. No, wskakuj Pigmen, wskakuj, wskakuj, idziemy. Słyszę, jak odlatujecie. Jest, przeskoczył. Przeskoczył, ten ogień jest trefny. Dobra, idę za tobą. Jest, dobra. Idę za boskami. Tylko nie wpadnij mi do lawy, bo cię nie wyciągnę stąd. Nie wracaj, cymbale jeden. Weź zabuduj lawę chwilowo. Nie mam czym. No patrz, że się pcha. O, czekaj, idzie, mądry idzie. Nie w tą stronę, idioto. Boże, jak się woła pigmeje? Taś? Nie tam. Protazy nie tam. Weź go tam z tamtej strony, odpchnij. O. Idź, bo cię pacnę i zdechniesz. O, idziesz, no. A teraz go buduj pilnuj go. Przez chwilę. No, pilnuj go przez chwilę, dzięki. Kuba, ruchy. No, już. A, jest. Jest niewolony. Dobra, i teraz jeszcze znacznik. A nazwałeś go w kowadle? Nie. No to śmigaj na górę.
to ty możesz zbić te kraty pozostałe i go zamurować. Zostaw mi tylko z jednej strony. O, to od razu kobla jakiegoś wezmę. Stona przynieść, bo popsułam. W dodatku twoje kraty bardzo dobrze się w lawie palą. No chyba dwie zdążysz wyłapać, co? A po co aż dwie? No bo z dwóch stron ma dziurki. No to to są wentylatorki, no co? Chcesz, musi z jednej strony na ludzi patrzeć, no. A przez kraty może patrzeć. Dobra. Nie, bo on jest większy, nie będę mu krzywdy robił. W ogóle bida jest teraz, patrzcie. Taka bida w kobol. Dobra, w każdym razie tak, kowadło. Wziąłem staka kobla. Stak wystarczy, czy więcej brać? Wystarczy, podzielimy się na pół. Myślę, że tam aż tak wysoko nie jest, wiesz? Dobra, a stołu przyniosłeś problem. Jednego? Tak, mam. Akurat jeden jest w skrzyni. Okej. Okay. Czy mi levela starczy? No 5 potrzebujesz. Albo 7. Protazy. Ej, a czemu? O, dobra, zatrybiło. Dziękuję. Kowadło nam się uszkodziło. Ej, ty jesteś palsiwy. Jest leśliwie. No tak się patrzył na mnie, to porozmawiałam z nim chwilkę, nie? Tak, zagajaj go. Zagajaj naszego nowego mieszkańca. Czekaj, postawię mu o, pochodnie jedno, bo mu ciemno tu na środku. Żyrandol był zrobić. Dziękować bardzo. Naprawione. Jest, protazy. O, jak ślicznie. No, to przynajmniej zadanie wykonane. Weź tu mu daszek zrób. No ale gdzie tak? No weź na górze. Go obmuruj. O. Tak? No, niech ma troszkę przestrzeni, chłopak. No, tyle ma przestrzeni teraz? No chociaż skoczyć w sumie może. No właśnie. No i sobie podskakiwał wesoło. No, co prawda nie podoba mi się ta klatka tutaj, ale... A jakby mu zrobić o tak? Tu nie przelezie, nie? Nie, nie przelezie. Nie, czekaj, nie podoba tu... mi się ten daszek. No to zrób mu jakiś inny z pół bloków czy nie, z czego. Damy mu więcej przestrzeni, nie będzie miał daszka i tak nie ucieknie. Zadanie i tak wykonaliśmy, no. O tak, niech ma na razie. Nie, zrób mu z dwóch stron, bo te kraty takie nieładne. O, tu i z drugiej. Jest ładnie. O. I ma panoramę z widokiem na neter i... No jaki fajny protos. Dobra, chodź. Dobra, chodź, chodź. Zostaw linę może w skrzynce tutaj. A co, sugerujesz, że ukradną na bazarze? Może tak być. No ja znasz ci, kto zostawiłem na wszelki wypadek, bo wiesz. No, no wiem, wiem. No co nie mówiłeś, że mam wciągać? Jak mówiła moja angielska w liceum, you never know, więc... To tak samo jak zawsze na Ionie Teo zostawię w magazynie hajsy, nie? Żeby na bazarze nie ukradł. No, ona po prostu nie wierzy w instytucje swojej kieszeni w Ionie. Mm. Dobra. Potrzebujemy stona od cholery i jeszcze trochę, bo te wgłębienia w pierścieniach przy farmie drzew będą właśnie wypełnione glowstone'em. Dokładnie. I nawet się zastanawiam, czy nie lampami, bo mamy bardzo dużo tak samo redstone'owych bloków i można by to... Chyba sam będziesz to robił. Wiesz o tym. Dobra, będziesz mi po prostu donosić bloki redstone'a. I się wyjedziemy z redstone'a już do końca i w ogóle wyjedziemy się ze wszystkich surowców. Tak samo dzisiaj przed odcinkiem zacząłem zbierać arbuzy. I się tak zastanawiałem, po jaką cholerę zbieram te arbuzy, jak i tak mamy ich pół skrzyni prawie. Kuba, ty wiesz, jak to magicznie wyglądało, bo byłam dość daleko od ciebie, nie? I tylko widzę, jak kobel się winduje do góry i nagle glowstone zaczyna znikać. Aha. A ciebie nie było widać i to było takie fajne. Magia, bo jestem ten ruski magik z telewizji. Adin! Glowstone spadł. To ten, dwa. Super Samuraj. Koble, leć. Właśnie, nagraj Super Samuraja. Nie, to był Super Sowiet. O. O, Super Sowiet. Weź to nagraj. Dobrze, nagram. O. Tylko ponoć ta gra jest tak wciągająca, że w pewnym momencie przestajesz grać i tylko słuchasz muzyki. To tak, to prawda. O, jakie to było o, jak się uśmiałem. Jaki to był sążny dowcip, Maciu. Kuba. Co?
Czy ty się naśpałeś miksturki niewidzialności? Nie. Ja ciebie nie widzę. Jup. Okej. Nie rób mi tak. Idę od ciebie. Dobra, Boże. Szukajmy kolejnego Tolstona. Ore ludzie, ore człowieki. Znalazłam. Nie wiem, czy ci się bliżej. A ja tu wykopę jeszcze jednego tego tam przy twierdzy. Chociaż boję się tego przy twierdzy ruszyć, bo mnie blazy mogą tutaj napastować. Zwłaszcza, że obok tak... A zresztą w sumie i tak zginąłem, nie mam levela. To... No, a ja mam 27, to wiesz. To troszkę szkoda byłoby, nie? To spłoń. Dobrze. Tego netaraka trochę nakop na te ogniska do czat. A tak, już będziemy wracać. Na razie jestem zajęty glowstonami. W ogóle jeszcze alchemię mieliśmy ogarnąć. O, mamy jeszcze trochę roboty na tej mapie. No, ten. Brodawki mamy, trzeba je tylko posadzić w odpowiednim miejscu. Co tam jeszcze? Trzeba te... Boże, jakąś gadzinę słyszę. Trzeba pałeczki blazowe ogarnąć. I tyle z alchemii chyba, nie? Też coś słyszałem. A ty jesteś koło mnie gdzieś? Ła, co to jest? Ło, skurwesyn, co to jest? Taki pies biegający nie, za nim. Nie, to glizda taka obrzydliwa. I podpala wszystko, tak. Tak. To było na samym początku, ja tylko przyszłam tutaj. Ty, ale to mi wyrzuciło dwa fire charge. Tak, to mi też wyrzuciło. Jest w skrzyni koło tego, koło portalu. Fire charge są zajebiste. I co z nimi zrobisz? Nie, nie przeklinę się na nagranie. Miałeś. A ty jesteś niereformowalny. Otrzymuję karnego kubę. Tak. Za bluzganie na odcinkach. Namalujcie mu karny order kuby. Na górze, ale już schodzę. Straszne lagi są w tym netarze. Trzeba w końcu serwer opłacić. Tak. Od portalu ja tak na prawo. Tak mam z internetem. Od portalu na prawo. No już wracam do portalu. Wyzbieram tylko te glowstone wytłuczone przeze mnie. Dobra, to ja też gdzieś tu jestem. Jestem już w takim ładnym jeziorku lawy. A bo tu to jedno może jeziorko przez te glizdy lawy. Tak tutaj... Może przez te glizdy tu tyle ognia w tym netherze jest. Ale tych glizdów wcześniej nie było. I w ogóle jak próbujesz zbić ten, to ten ogień, to on się nie zbija, dopiero jak przejdziesz przez portal, to on znika. Przynajmniej ja tak miałam. No nie wiem, ja trochę tego ognia jakbym usunął, ale... A to może kwestia tego, że lagi są i dlatego nie chciało się... Nie wiem, wiesz... Dobra, ekspimy. Tych glizd wcześniej nie było. Au, lag mnie ugryzł. Nagle się pojawił. No mnie cały czas tu gryzą lagi. Chyba cię ile widzę. Ile w ogóle... A nie, tam jest ta glizda właśnie. Nawet dwie. Ty, ile ich jest? Gdzie ty jesteś? Żebym ja cię widziała, to byłoby ciekawie. Ja jestem... O nie, ja widzę tego psa wybuchającego. Nie. Nie. No ja jestem bardzo blisko portalu. Wyniuchał mnie chyba. Dobra, ja uciekam. Jak on zacznie ziać tym ogniem... To będzie bida. No ja jestem przy portalu. Już sobie karnego kuby postawiłeś, widziałam. Nie widzę cię koło portalu, ale sobie przejdę, to się lepiej poczuję, wiesz? Ale ja nie jestem jeszcze w netherze. A ja sobie przeszłam. Już? Tyle z netheru? Nie, zaraz wrócę. Po prostu dla bezpieczeństwa własnego przeszłam. To zostawię tutaj co niepotrzebne. Mam staki 25 glowstone. Ale spadłem. Jezu! W sensie bloków. Bierz łuk i strzały.
No w porę, jak ja już wróciłam, dzięki. Jak to poligonie? No. Wesoło. Czemu ty tego nie odbijasz? No bo mam takie... Dobra, skieruj go na siebie. No on się zaraz... No chodź tu niżej, gadzie jeden. Boże, są dwa. Widzę. Są w takim miejscu, że nie da rady. Ała, podjarałam się. Masz trochę lepszą... Co tu się dzieje? Zarządzam odwrót taktyczny. Ha, zginął! Chodź tu bliżej, gadzie mały. Ała. Auć, wyłaź z tego. Chodź tu. Chodź tu niżej, proście. Dobra, ja tutaj ci zadbam trochę o bezpieczeństwo na terenie kompleksu. To znaczy? Przepraszam panie Neterze, ale na terenie kompleksu obowiązuje zakaz palenia. No chodź, chodź. No właśnie, tak umrzył. Się umrę. Oba pokonane. Jezu, krajobraz jak po wojnie. I to dosłownie. Ale, ale patrz mówię, tam... No, te gasty są jak dywizja pancerna. To też, ale patrz tam, gdzie te glizdy pełzają, tam normalnie, no... Jakby pole ktoś podpalił. No, mówiłem ci, że istny Mordor. Patrz, co można zrobić z tymi, tymi. Fire charge'ami. Gdzie ty jesteś? Chodź, chodź. Patrz. No. Jak zapalniczka działają. Ja myślałem, że kiedyś wybuchały. Można je wrzucić, w ogóle można je zrobić. Z dispensera wiem, że wybuchają chyba, nie? Jako armaty. Tak. Coś takiego. Je można zrobić z kartki papieru, węgla i prochu. Tak mi się wydaje, przynajmniej kiedyś można było zrobić. Ja pamiętam, jak budowałem kiedyś taki wielki statek, to robiłem z nich znaczy na Creative zrobiłem amunicję z nich do armat. Właśnie, bo tak wybuchały, nawalały i było fajnie. Panie, ty miałeś glowstone nakopać? No ale netherracka też. Aha, nie, bo myślałem, że kopiesz tego. Kwarc. Nie, nie. Znaczy kwarcu sobie wykopałem tak na czwarty poziom, ale... Szukam jakiegoś takiego sensownego źródła glowstone'u i słyszę... Tak, słyszę tą łajzę. Psa? Tego? Nie. Tego co? Gnoja, co podpala. Ty, w listę? Ogóle tam przy... Ej, Magda, spadamy. Są dwa psy. O nie, uciekamy. I glizda. Nie, ja psów tutaj doświadczyłam, już to wiesz. To no ja też już zginąłem w Netherze dwa razy przez te psy. Ile mamy tego glowstone'a? Stack i 25. Ja mam 16 bloków. No to ja mam tyle bloków. Stack bloków? Stack bloków i 25 bloków. Aha, no to mam bloków 16. To się postarałeś, normalnie błysnąłeś. Ale zostałeś gwiazdeczką odcinka. Wiesz? Ja myślę, że już zostałem kilkukrotnie. W ogóle u mnie wchodzisz obok drabinek. Jak się z tym czujesz? No, u mnie wchodzisz po pochodniach. Okej. Okay. Gdzie my tu mamy jakieś wyrzutki cobblestone'owe? Znaczy cobblestone'owe te. O, tu. Dobrze, główna klaska. Aż tu. Tak, ja może posortuję. No może tak. Szpanuj modami, szpanuj modami. Nie, nie, nie. No powiem ci, że farma wyszła. Co ja już tu wrzuciłam? No dobrze. Udało nam się jak mało co. Będziesz się teraz zachwycał? Tak, będę się zachwycał, bo jest postawiona jeszcze w takim miejscu, że można się bardzo często nią zachwycać. Dobrze. Pamiętajcie dać łapkę w górę za tą farmę. Tak, staraliśmy się. No. To chodź jeszcze zbić zadanie. Tak, należy nam się. Stwórz portal do Netheru, pojmij Pigmana i nazwij go. Tak, zrobiliśmy to w pełni. No właśnie, powiedzcie nam, co my mamy zrobić z tymi odnajdź rozbitków czy coś? Czy my możemy sobie szczytować, załóżmy, trzech cymbałów? Ale myśmy mieli robić fabrykę, ocalać? Tak?
No to z drugiej strony. No. Ty, a jak zrobimy fabrykę tak stricte teoretycznie i uda nam się tworzyć NPC w niej, no to teoretycznie będziemy mieli tych naszych rozbitków i będziemy mieli dom dla nich, bo będą mieszkać w fabryce żelaza. Można. Tylko tam przy tej fabryce trzeba będzie im zrobić jakieś takie, wiesz, pokoiki, pomieszczenia, żeby tam mieszkały, a nie tak, wiesz, latały samopas po wytwórni. No, tylko one będą musiały mieć... Ale czekaj, z drugiej strony... Z tego, co wiem... W jaki sposób ty chcesz to zrobić? No, chodź i wytłumacz to na przestrzeni. Nie, ja się pytam, czy ty chcesz to zrobić z tych, z golemów? Tak. Nie, no to fabryka żelaza, tak? No. Ale fabrykę NPC-ów z czego chcesz zrobić? No, z zombiaków, z grindera, tak? No. Zbudujemy dwa mob grindery, jeden będzie działał jak zwykły grinder, a drugi będzie, w drugim będą moby spadać do wody. I tam będziemy robić wstępny przesiew, zombie NPC będą spadać o poziom niżej, tam będzie fabryka ludzików i z fabryki ludzików ludziki będą spadać do fabryki żelaza. Nie, bo najprostsza fabryka tych NPC-ów jest ze spawnera zombie, a takiego tutaj nie mamy właśnie. Nic nie mamy, więc musimy... Musiałam się dowiedzieć więcej. Musimy się hurtem dorobić w tym momencie potworków. No następny odcinek na pewno będzie mob grinder, my tutaj już przypilnujemy. No, myślę, że się uda. No może też parę czad jeszcze powstanie. Trochę żelaza mamy, więc można by próbować dalej tory ciągnąć. No tam staki trochę. A to ja nie wiem, nie patrzyłam ostatnio tam. No, jest stak 11, ładnie jest. No, więc moglibyśmy coś próbować. No, jeszcze teraz 12 żelaza zużyłem na kraty, więc... Czy kraty są, w którejś czasie oczywiście, bo przecież przy każdej czasie jest trochę krat na start, no ale nie chciało mi się biegać i szukać. Wspominam już, jaką mamy ładną farmę. Bardzo ładną farmę, tak. W ogóle wiesz co, o tutaj trzeba zrobić przejście na ten balkon, zrobić takie ławeczki, będziemy siedzieć i podziwiać, jaką mamy ładną farmę. Tak, to jest naprawdę dobry pomysł. I to będzie tytuł odcinka, jaką mamy ładną farmę. Tak, ale patrz jeszcze jak mamy super, bo zasypiamy patrząc na naszą ładną farmę. No. W ogóle ta nasza... To chodź tutaj do sypialni, nasza... będziemy patrzeć na naszą ładną farmę i kończyć. Ta nasza ładna farma jest taka ładna. Dokładnie. Boże, no chodź tu. Zaraz. Dwójka. W końcu wzięli się za coś na poważnie, coś zbudowali, pół odcinka gadają o tym, jak coś zbudowali. No ja nie. Ale co, Kuba, ekscytujemy się tym. Kuba, czy ty w tym momencie podważasz cały gameplay minecraftowy na YouTubie? Chyba swój, albo chyba nasz cały. No tak, w sumie. Jak do tej pory mało co wybudowaliśmy, nie? Takiego wow. No bo... No jak... chodźżesz tu no, wreszcie. Zaraz. No bo jak na tamtej serii budowałem wow, to zaraz było, że za szybko. No to... O tak. Pragnę ci przypomnieć. Ale czemu stąd przejście? Nie stąd przejście. O, coś takiego chciałem. Dobrze, może być. I tu musi być... No i tu pójdą bloki. Nie wiem, coś zrobiło, ale na pewno to było bardzo zabawne. Straszliwie, jak zawsze u nas. Bium. I jeszcze mam akurat dwa schodki. Pójdę tu, drugi pójdzie tu, okej, dobra. I musimy zatrzymać tą karuzelę śmiechu, bo po prostu nie wyrobimy wszyscy. Dokładnie, to ty kończ. Tak więc pamiętajcie dać lajka za naszą fajną farmę. Myślę, że na następny odcinek faktycznie pojawią się już albo jeden mob grinder, a jak nam się będzie chciało, to nawet dwa. W ogóle Kuba, wiesz co? Mówisz, że w tamtą stronę jest pusto, nic nie zrobiłem. W tamtą stronę są czaty, a w tą stronę rzeczywiście nic nie ma. Tam trzeba zrobić mob grinder. No tam. No tam? Tam. Tam jak te czerwone drzewa. Mhm. No tam nic nie ma, naprawdę. Tam nawet czaty nie ma. No czata jest tam najbliższa. Czata jest tam dopiero, no. No to no, możemy w sumie tam zrobić naszą mega ultra fabrykę. Mhm. I co, i mieliśmy jeszcze jakieś sprawy? Nie mieliśmy. Nie. Nie mieliśmy, jesteśmy zdolni, daliśmy radę. Tak więc, jeżeli filmik wam się podobał, jeżeli farma wam się podoba, bo mamy ładną farmę, to pamiętajcie dać o tym znać pod filmem. I widzimy się już w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku z Planet Impossible Survival. Pa, pa! Pa, pa!